Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dotrwaliśmy dzisiaj, doszliśmy do finału. Finał na WG Kosakowo. Ostatni lot, to jest już szósty konkursowy. Poza tym piątym, który był sponsorowany przez firmę Prima, kolegi Andrzeja Głazika. To jest już ostatni lot. I dzisiaj się wszystko okaże, które gołębie to będą te najlepsze. Tutaj mamy na pierwszym planie po lewej stronie. Dobrze mówię, bo żeby mi się nie pomyliło, no to jest Maćka Rudzika, a po prawej stronie mamy kolegę Patryka razem z naszymi gołębiami, on tu też film kręci, będzie można zawsze zobaczyć. Patryk, powiedz, na jakiej stronie te filmy oglądasz? Razem z naszymi gołębiami wpisać na YouTubie i będzie można znaleźć. Tak się kanał też nazywa, także tutaj będziemy mogli te relacje zobaczyć, a popatrzmy też jeszcze Maciek i powiedzmy, ile gołębi poszło teraz? 300? 340 gołębi, dwa zostały w domu. Tak. Dwa zostały w domu, 340 poszło, został Lewandowskiego i Langiera gołą. To z przyczyn obiektywnych mają po prostu uszkodzone. Te dwa zostały w domu, poszło 340 gołębi, wypuszczone 7.15 w takiej wiosce obok Neubrandenburga, czyli dokładnie tam jest wszystko już wymierzone, to tam Marcin nagrywał przy wypuszczeniu, to jest 355 km w linii prostej do domu. 7.15 wypuszczone, no i czekamy. Wczoraj były zakoszowane o godzinie? Nie pamiętam. Ale wieczorem pojechali od razu. Od 16 koszowaliśmy. Zdążyliśmy przed tą ulewą. Oj, przyszedł właściciel, przepraszam, Asa, Tadeusz Woźniak. Tutaj widzimy. Kolega Tadeusz znamy, przyszedł, tak? Właśnie on na razie nas doleciał. Tak. Witam, Tadeusz, cześć. Oby ten nas doleciał. Tak, oby doleciał. Gołębie w miejscu wypuszczenia bezwiecznie, pół trasy praktycznie bezwiecznie odleciały z miejsca wypuszczenia praktycznie momentalnie, bez żadnego kółka, wszystko wyskoczyło, to jest wszystko nagrane, to będziemy mieli na filmiku, z tym, że mówię, no jak dalej pójdzie, zobaczymy, bo godzina wypuszczenia planowana była 8.30, tak, ale że tam była pogoda i nie było co czekać i na tych norweskich stacjach pokazują, że już koło godziny 8 to w Neubrandenburgu mogło się popsuć już pogoda, dlatego puściliśmy to prędzej. Oprócz tutaj widzimy kolegi Patryka, Tadeusza, mamy też jeszcze innych kibiców, zobaczmy. To pomału przyjeżdżają, są przygotowane na niego, na nich tutaj czekają. Jakiś tam grill pewnie będzie, jak ostatnio, jakiś poczęstunek. A będziemy czekać gołębie, tak o której się spodziewamy, Maciek, mniej więcej? Tak ty planujesz, tak? Liczyliśmy tak gdzieś 5-6 godzin. Ja liczę 5 godzin. 5 godzin, czyli powiedzmy około tej godziny 12, 15, 12, tak, zobaczymy. Tak, gdzieś powinny Także być, mamy trochę czasu jeszcze. No jest bezwiecznie. No, no właśnie, bo tutaj w nocy, tutaj troszeczkę bardziej na południe, ulewy były jak diabli. Jechali praktycznie z gołębiami, to mówił, do Koszalina, ale jechali w deszczu. No u nas też tutaj na południu, tam w okolicach Starogardu bardzo padało. Ale rano już teraz, jak wyjeżdżałem, padało, ale po drodze już przestało, jest taka pogoda właśnie, widzimy, popatrzmy, jak wygląda niebo. O, troszeczkę chmur jest, ale na szczęście nie ma żadnego wiatru wielkiego. W tej chwili rozmawiałem chwilę temu z Marcinem, byli koło miejscowości Płoty. Mówi, pogoda jest w miarę, tam od czasu, od czasu do czasu tam trochę pokropi, czyli myślę, przebiatów. Powinny sobie gołębie dać radę. Dobrze, tutaj Marcin, powiedzmy, tak jak zgodnie z planem wszystko było, bo w zeszłym tygodniu, na ostatnim locie, czwartym, przepraszam, tym byliśmy, Marcin miał jechać i tak pojechał, tak? Tak jest. Zgodnie z planem, dobrze. Tu widzimy kibiców, popatrzymy, czy dotrwają wszyscy tutaj do końca, no a będziemy tutaj wspólnie czekać na przylot tych gołębi. Mamy już godzinę 11.30, zobaczmy, czekamy, tu się zobaczmy, zaczęło rozpogadzać, słońce wyszło zza tych chmur, tutaj też się przerzedziło troszeczkę, widzimy, niebo się zaczyna robić niebieskie, tak troszeczkę wieje, tu widzimy, tak konary drzew wyglądają, ale za to kibiców mamy dużo więcej, tutaj wszyscy kibicują, będziemy czekać na te gołębie, jest 11.30, tak jak mówiłem, czyli są gołębie w locie, 4 godziny 15 minut, dystans 350 km, tam plus minus, tam plus 10, tak jak Maciek mówił, tam nastąpiło pewne przekalkulowanie, gdyż nie były puszczane z tej miejscowości, która jest dokładnie podana, z miejscowości chyba 8 czy 9 km położone obok. Będziemy wszystkie te rzeczy będziemy mieli, a tymczasem sobie tutaj spokojnie czekamy. Przypominamy, 340 gołębi jest na locie, no i będziemy patrzeć za chwilkę, mamy nadzieję na za chwilkę, no za jakiś czas, no tak około 12 się spodziewamy. Zobaczymy, może będą już się te gołębie pojawić. Mamy już 12.15, 5 godzin lotu, zobaczmy, pomału się zdenerwowanie tutaj wkrada, każdy tutaj chodzi, teraz patrzy, tu patrzymy, przepraszam, w niebo, tutaj zobaczmy, teraz troszeczkę znowu chmurek jest więcej, na razie gołębi nie ma, no liczymy, że już się niedługo powinny one pokazać, tutaj te wloty są przygotowane, czekają, tam nam też system wszystko działa, patrzymy, żeby tutaj nam
oby było co odbijać. Tutaj kolega Różycki mówi, że trudny lot będzie, tak? Trudny będzie. Trudny. 5 godzin minęło, to już... No zobaczymy, ale 300... 70 na godzinę. 70, no ale to zobaczymy, może się zaraz pojawi. No będziemy czekać, cały czas kibiców nam tu przybywa, popatrzmy. No, widzimy. Piątek mamy, to jest akurat dobry termin też z drugiej strony, bo nie ma lotów oddziałowych, to akurat mogą hodowcy sobie przyjść, ci co mają możliwość do pracy i się mogą możliwość zwolnić. Pierwsze gołębie, dwie sztuki są, będziemy zaraz patrzeć, szpak jakiś jest, no, zobaczmy, która godzina jest? Podsiada, niebieski, jest pierwszy gołąb, już wylądował, cofniemy się. Siedzi gołąb. Chodź, ale czekaj, cofnął się, ale jest odbity. Władysław Chomko. Jest obecny tu? Władysław Chomko, pierwszy gołąb. Gratulujemy. A nie obstawił. No bo pazerny. Czekamy na następne, czyli mamy gołębia pierwszego. Zobaczymy zaraz jeszcze dokładnie o której godzinie on przyleciał. A to był kibic nasz tutaj, tu wielokrotnie nam tu widzieliśmy. O, są następne. Teraz przyszła o, całe stado. Będą wchodzić zaraz te gołębie, będziemy widzieć po kolei. Ale sobie teraz możemy pooglądać. Dobrze, że przyleciałeś, grupa kilkudziesięciu, no 40 gołębi, 30 kilku. Widzę się po kolei, się tu widzimy, odbijają. I patrzymy teraz na kolejne ptaki. Drugi gołąb, Gunlife Hatland, Romuald Straszyński. Oleksiaka Zbyszka, szósty gołąb jest. No, będziemy dalej tutaj sobie patrzeć. Tych gołębi już mamy tutaj odbitych 18, 19, one cały czas tam wychodzą. I siedzi jeszcze trochę, o. Sobie patrzymy. Zaraz będziemy je widzieć. Czyli mamy te tam na internecie, może odpalić tam stronę, ta strona jest odstawiona, to można sobie zobaczyć, żeby koledzy tam zobaczyli. My tymczasem tutaj sobie jeszcze popatrzymy. Tu jest 29 sztuk odbitych. O, jest tych gołębi, dobrze. Będziemy czekać na następne. Jeszcze wchodzą tutaj ptaki. Jeszcze 2, 4, 6, 7, 8 sztuk jest na zewnątrz. Tak jak około tych 30 paru, 40 gołębi jest. Sobie będziemy patrzeć. Masz myszkę. Scrollem jest 30 odbitych. Pokaż niżej tam jeszcze, tam więcej trochę. 30, ile jest? Nie, tam na sam... 30 równe. 30 jest na razie, dobrze. No, to zaraz idziemy, sobie popatrzymy. Czekaj. Tam jeszcze wchodzą ptaki. Macie tutaj? O, jest, widać te gołębie, które są. Jest 29. No, tam jeszcze parę jest do odbicia. Tam czeka. Widzimy, bo kibicowanie się opłaciło, nie? Tutaj kolegę wielokrotnie spotykaliśmy podczas lotów jako kibica, nie? No, gratulujemy, wtedy idziemy sobie popatrzeć dalej. Cześć. Ja cię nie poznałam. Spokojnie, damy radę. O, tu jeszcze dwie, trzy sztuki są. O, są gołębie, to mamy już te pierwsze, czekamy na kolejne. Ile jest wszystkich? 33 czy 4, tak? Ile jest ich? No tak było właśnie, między 30 parę, 40, gdzieś na dół zjeść całkiem. 33 sztuki na razie mamy, dobrze. Także mamy 33 gołębie już w gołębniku. Jeszcze nam zostało ponad 307 sztuk. 307 sztuk, o. No dobrze. 34 czy 5? Bo wiesz co, bo on wejdzie i wyjdzie któryś. To też 33 czy 4 są odbite. Tak widzimy. O, ten sobie zobaczmy. Także pierwsze gołębie się pojawiły. Godzina 12, około 20 kilka. O, tam jest jeszcze jakiś krąży, ale to chyba być może, bo to może być od kogoś innego tutaj. O. Ten się tak czai z wejściem, wyjściem, zobaczymy. O.
ładnie uczciwie wygrał. Tak, to ten przyszedł. Ale kolega Chomko tutaj był tutaj wielokrotnie kibicować, także zawsze, kiedy byliśmy na locie jakimś treningowym, ostatnie dwa to był zawsze jako kibic. Także dzisiaj się doczekał swojego pierwszego gołębia, który ewidentnie, to tam wprawdzie szpak jeszcze krążył jeden, ale ten biały nie wszedł, to był czyjś inny. Kogoś innego. Co? No, no. Dobra, popatrzymy jak ten gołąb. Czekamy, bo się tak nie ma na razie. Kolejne ptaki zaraz tutaj rejestrować. Patrzymy tutaj, teraz przejdę tutaj, pokażemy kolegów, tutaj o kibice są, gratulujemy tam już, jeszcze raz koleżę Chomko. No. W międzyczasie na razie innych ptaków chwilowo nie mamy. Chomki! Kolega się przedstawi, gratulujemy, drugie miejsce, tak? Trzecie, ale też drugi lot. Kolega Kojak, 16. Tutaj przyleciał, połowy taki, połowy to jest? Połowy. No, chodzi. O, jeszcze dwa doleciały. Co? Zaraz sobie popatrzymy. Jeszcze chyba trzy sztuki więcej powinny być. Nie ma. Ile jest? 36-7, tak? Tak, to się zgadza wszystko. Olimpijska, Grzegorz Dietrich i Bruździński. Kolejny gołąb kolegi Dietricha. Kolega Dietrich wygrał. Co? Tak, tak. O, znowu Grzegorz wygrałeś. Przyszedł. Nie dość, że zakład pieniężny, tak? Bogatemu to i byk się ocieli. Cieszę się z tego 16 miejsca. O, kolega w zeszłym roku też tutaj mówi, że na łóżko polowe będzie sobie stawiał. Dokładnie, 16 miejsce i jestem zadowolony. Zadowolony z lotu. Przypomnijmy, kolega imię, nazwisko. Braszka Leszek. I 16 gołąb. A z ilu gołębi, który ten kolega miał? Trójka. 3 gołębie. Tak. A jest na razie? Jeden. Czy dwa są? To trzeba tam zobaczyć, tam jeden, na internecie no, można zobaczyć. Jeden. Ale w międzyczasie sobie tylko patrzymy. No mamy 37, już. O, 38. Maciek, ile jest nagradzanych? 45. No to jeszcze szansa jest, 8 sztuk. No wchodzi. Do zwyka zadzwoni. Musieli poczekać. Do zwyka zadzwoni. Już zadzwoni zaraz. Księka był szósty, ten krzep. Czyli to jest ten? Woźniaka. Tadeusz Woźniak, to jest ten, co był pierwszy? Ja nie wiem, końcówka 536. Koło. 536, Tadeusz Woźniak, dobra. Zaraz się zapytamy. Kolega Tadeusz Woźniak, co miał najlepszego tutaj asa. Tadek, to twój był, 526, to jest ten as? Tak. Czyli będzie asem pewnie, co? No nie ma, bo miał wyprzedzenia. Miał trochę tam, nie? No to trzeba zobaczyć. No. Ale to poczekaj, nie rozdwoję się, nie? To i trzeba szybko. Na razie gratulujemy. Na pewno któryś raz będzie. O. 30 chyba. O, tam trzy kolejne i czwarty tam. Tu są trzy kolejne. Widzimy sytuację, jak z zeszłego roku się powtarza, też z tego kierunku. O, Janusz Szarkowski też miał, widział chyba 6-7, nie. 10-11. Tu dwie sztuki kolejne, ptaki o cztery. Pomału nam się 41 gołębi nagradzanych kula zamyka. A tam są cztery, właśnie popatrzymy, te wchodzą, tak. Nie, mamy 40 ile? A ile jest 40 ile? Macie, ile jest 40 ile? 40. A co jeszcze te dwa? Tadeusz! Jeszcze jeden. 42 jest. 42, no to się zgadza wszystko. I teraz jakie tam były? Ogrodowski, Witsok, Kosikowski. O, i te dwa następne. Aha, ten jeszcze jeden jest, siedzi, ten czerwony, to trapiany, co nie wszedł. Zaraz zobaczymy też klasyfikację AS. Tak, ten to był ten, co przyszedł właśnie ten. To był kolegi Woźniaka.
Także Tadeusza Gołąb utrzymał prowadzenie w klasyfikacji as. Ale zobaczmy, to jest to, co nas łączy wszystkich, ta pasja dla sportu gołębiarskiego, to jest to, co kibicujemy tu wszyscy, zobaczmy. Dzień wolny, nie jest wcale od pracy, ale tutaj koledzy poświęcili czas, wszystko, żeby tu przyjechać. O! Nie wiem, czy on był chyba odbity już, bo wszedł jeden z szybki, czy nie? Zobaczymy zaraz. Czerwony nie, on przyleciał dużo wcześniej wprawdzie. Widać zmęczony, ma opuszczone skrzydła. Nie może się zdecydować. Mariusz, tu jest jakiś Mariusz. Mariusz, tu jest jakiś. O, i tutaj. M28. Bardzo dobry samolot. 330 metrów rozbiegu tylko. O, dobrze, to na razie mamy. Maciek, już odpocząłeś trochę? Spokojnie, to jeszcze do tych 45. Nagrody rozdane. Nie, jeszcze 45 jest już? Nie ma. Nie ma jeszcze, poczekajmy. No bo jeszcze dwa to będą na pewno, jutro nawet. A w przyszłości, tak jak już rozmawialiśmy, jakieś pieluchomajtki ufundujemy tutaj. Tak. Na te loty finałowe i konkursowe. 45. Gołąb, ostatni z nagradzanych, był tak zmęczony, że uderzył praktycznie w dach i przeczołgany został ten po dachu. Ledwo chodzi, widzimy. Zmęczony, widać, lot był trudny, 355 km miały. Ile czas miał? Jakie miały prędkości więcej? Patryk, weź tam zetknij. Patryk to tam bez problemu odczuwa. Tego 45. gołębia z tego lotu finałowego, który kończy tutaj rywalizację na WG Kosako. Ile? 1152 metry na minutę. To jest prawie 75-71 godziny. A zmęczony jest. Oni nie mają jeszcze, pozwolimy. Nie mają. Nie, ale odbity już jest, co? Odbił się? Co? Teraz i czyj to jest? Jak? Książek? Kolega, a imię? Marcin Książek. Marcin Książek, ostatni, zamyka pulę. To 45 nagradzanych? Tak. Ile ostatnia nagroda wynosi? Nie pamiętam. 13,20? 12,50. Plus 2. 12,50. Nie, żartuję, tam będzie można sobie wszystko zobaczyć. Czarny to był jeden taki czarny, który nie chciał wchodzić. O, jeszcze jeden tam krąży. I tak pewnie będą kapać do wieczora. Zobaczymy, ile ich będzie. Mamy teraz 45 sztuk. 46, 7 w powietrzu. O, tutaj. I sobie będą te gołębie na pewno tutaj dolatywać. Tam klasyfikacje już są, wszystko też as przede wszystkim widoczna. Kolegi Tadeusza Woźniaka, który tu jest obecny notabene. Pierwszy gołąb utrzymał tą pozycję. Ale żeby klasyfikację as zamknąć, to musimy poczekać na więcej gołębi. I ten jak zwykle przesiaduje, nie chce wejść, ten ciemnie tak robi. Tam jeszcze dwa kolejne, o zobaczmy. Przylecą później, ale pewnie wejdą wcześniej. No, zobaczmy. No, proszę, dwa kolejne, czyli 47-8 gdzieś, coś takiego, tak? 46-7-8, tak? Nie, wiesz, on może wie, że już sobie nie polata, później w przyszłości, chyba że jest śmierdzielny. Ale słyszysz? On sobie nie polata, już on wie, dlatego on tak się zastanawia, nie? Tak. Co? To już tak może być, że jak ktoś go kupi i zostawi w wolierze, to nie śmierdzielny, to już nie polata sobie. O, już prawie, żeby się tylko nie cofnął. Czyli to jest tam ostatni, bo to jest ten odżyty? Czy to jest? Piwko kurczę, tak? No to jest. Czyli...
Tutaj zobaczmy, teraz nastąpi uroczyste przekazanie. Kolega Grzegorz Dietrich dostanie teraz te pieniądze. Nie powiemy ile, podejrzewam, że się z urzędem skarbowym jak należy rozliczyć. Wierzymy w to. Myślę, że odwiedzi mój gołębnik za te pieniądze. Ten, co trzymał pulę, nie? Ciężko się oddaje krzychu, nie? Nie. Dobrym ludziom na pewno. Dobre, gratulujemy. Dziękuję. Ale przy okazji też kolega miał, ile teraz miałeś tej 40? Dwa gołębie. Tak. No. Dziękuję. Który był twój pierwszy? Ósmy. No widzę. Krzysiek, a twój który jest? Nie ma, że nie ma na razie jeszcze. Ja wyłączyłem na kiełbasę, muszę zjeść. Właśnie. Nic. Czekamy. Kolega Tadeusz Woźniak też gratulujemy. Dzięki. Rodowo tego gołębia jest Tadeusz czy nie? Czy napiszesz dopiero? Napiszę go dopiero. No. Dużo z moich gołębi tam jest w rodowodzie. Była na pewno. Tutaj Janusza Szalkowskiego. Janusz, ile twoich jest gołębi? 2, 10, 11. Nie, tam później też jest jeszcze. Jest? Tak, jeszcze jeden jest. Ile? 3. No Boże, nie, siła Mysłowic. 4 ma wtedy. Trzy są? 3. No. 10, 11, tak? 10, 11 i któryś tam jeszcze. I 30 któryś. No dobrze, no super. No, będziemy patrzeć. Czy... Jestem super zadowolony. Ile poszło na lot? 340. Nie, ile poszło u niego? 5. Wszystkie 5 dotrwały. Jest szansa, że dojdą. O, dobra, patrzymy. I chciałbym podziękować tutaj, organizatorom lotów Macieju Wójcikowi za organizację w takim dobrym locie. Ale tu się doczekał kolega 16 gołąb. No, 16 gołąb. Normalnym locie. Gratulujemy. Dziękuję. W oddziele niestety nie ma, a tu ma. A tu ma. Tak, bo to jest i stres ten. Trzeba przyznać, że robi to profesjonalnie, gołębie są w luksusowej. Poszło przede wszystkim na finał, 340 sztuk. No, są gołębie w luksusowej formie, wiadomo, że się leciały 350 km, to już coś znaczy. 355 nawet, wiatr, no. Także, ale z wiatru praktycznie, a są wiatr ten jeden to się wyłożył, jak się lądował całkiem. Perfekcyjnie przygotowane, no i mistrzowsko przygotowane, bo nie wyobrażam sobie... Trzeba, ale już tak Maciek, musiał cię wziąć od mnie przepis, jak to robić te młode, bo to jest niemożliwe. Normalnie się bierze samca i samice, żeby nie było chorób. Sparowuje się, one są młode. No o, mamy grupę kolejną, 7-8 sztuk. 2, 4, no 6, 7 sztuk, coś takiego. O, ładnie, ciemny. Przyszły, zobaczymy, może Janusz wypatrzy swojego. To jest mój. Tak? No zobaczymy, no to popatrzymy. Taki wysoki bocian. Aha. Coś ze stawaków ma, tak? Tak. Stawaki. Tu jeszcze jeden latał, tu widzimy. No. Tu rozmawialiśmy, tam w międzyczasie wylądowały. Będziemy sobie patrzeć cały czas, ale będziemy podejrzewać jeszcze do wieczora, mieli emocje trochę związane z oglądaniem przylotu. Jeszcze jutro zapewne jakieś wrócą. Widać zmęczony. Jak Maciek woła, że te tutaj te się dobijają te, z tego gołębnika, żeby wyjść, ale chyba. Patrzymy sobie, popatrzymy w tym zesłanie, mam nadzieję, że nikomu to się mówi. O, tu jeszcze dwa krążą. No, doleciały w międzyczasie następne. O, tu widzimy, lądują. Nie mają problemy z utrzymaniem pozycji, są widać zmęczone. Ale sobie jakoś tam jeździmy, te chyba. Te co ostatnie przyleciały, szybciej wejdą. Tam siada. A tu też wszedł. Znaczy się odbił ten, czy nie, zobaczymy. Głębiej musiałby wejść, no nie, raczej jest to pierwszy. Będziemy wchodzić, tak, już.
Chwilowo mamy wszystkie gołębie z tych, co były te gołębnika już w gołębniku. I razem mamy tych gołębi. Jeszcze sobie zobaczymy. Ile jest razem? 50, 60 parę, nie? 61. Ile? 61 sztuk. No bo tam było 58, tu już 3 sztuki wyleciały. I mamy dla Hani. Dla Hani to jest ten chyba, który był ostatnio pierwszy raz. Z tej drużyny, nie wiem czy to ten sam dokładnie, ale możliwe, że to ten sam. 62 sztuki Janusza Schmidta, to kolega z Czerska ode mnie, tam on też miał kiedyś, przypomnijmy, w Rogowie gołębia, którego wygra, który tam wygrał tą główną nagrodę, 100 tysięcy. O, Dariusza Drawca, on też tutaj w zeszłym roku dużo miał gołębi, kolegi Zbyszko Koleksiaka, widzę, Mariana Wieczorka jest też gołąb na 53 pozycji, no one sobie cały czas tu będą dolatywać. Trzy następne ptaki, widzimy dwa nakrapiane, jeden niebieski. To coś 60 któryś już będzie, tak 60 któryś już będą gołębie, 4, 5, 6, coś takiego. 70, ale tu widzę, już lepiej wchodzą. Tam te dwa już się gramoliły do gołębnika przez wroty, tutaj trzeci też. I czyje to były te trzy ostatnie? Trzy były. Kto? Sebastian Ostoja, Liński, tak? To jest organizator. Weź niżej, widzimy, weź jeszcze niżej, jeszcze, bo jeszcze no. Niżej, jeszcze, o. I Mariusz Mamiński. Pierwszy to jest przyleciał. Mariusz Mamiński miał kiedyś gołębia z... Nie, Mariusz Mamiński, nie myślałem, nie. Sebastian Ostoja to organizator wspólnego gołębnika w Czersku. Także te gołębie mamy 65 sztuk. W międzyczasie popatrzmy ta karma, co tutaj on daje. Tutaj oni, nie zjadajcie wszystko, nie zjadajcie, dajcie spokój. Fajnie pachnie. No. Patryk teraz sobie góralkę tutaj wrypa, żadne nie a przekansza tym tą karmą, nie? Tak, no. Szacę zanim się nazywa. Dietą, nie? Dietą, super dietą. No, mamy coś następnego w powietrzu? Na razie nie, czyli 65 ptaków. Już jest. Wierzyłem, że tak to już będą pojedynczo kapały. Twój będzie, tak? Krzyśka Gańskiego, zaraz zobaczymy. Jak poszedł ślady właściciela, to na piwie gdzieś był po drodze, podejrzewam. Chodź. Dla młodych to jest 355 km, to nie jest ciężko. Czekaj, ile pytamy? 300, nie? Nie, bo już jest 68, chyba już jest. Bo tak by było 60... Nie, 63 było. 63 i ile jest głębi? 63 ile jest? 6. No to ten jeden może... Nie wiadomo, bo nie wiem czy odbiło, bo już chyba odbiło, tego odbiło. Tego i obu wszedł i cofnąć. Siedzi, nie kwapi się do wejścia. No chodź. No, zobaczymy, może jakby Maciek zawoła, to wejdzie. No chodź. No to coraz lepiej. No o, teraz już skoczył. No, mamy prawdopodobnie na o, tutaj następnego gołębia. On tu chrąży jeszcze. O, zobaczymy sobie. To jest ten sam czy nowy? Ten sam jeden. Co jakiś czas przylatuje też tu innego. O, jest. Tak jest, widzimy. Niebieski taki odsiada. Tak. A to nigdy nie było. Możemy sobie tutaj w międzyczasie te gołębie wspólnie tutaj popatrzeć na ich przyloty. Chodź.
zrobione, jo. No i widzę pięknie. Cztery gołębie, pięcio... Cztery gołębie, jest pięcio na tego. Siedzi mnie... Kategoria... A, tak. Roczne. Nie, 17. Szósty, to jest... Sto procent elastyczny. Szósty. Zmęczony jest. My też sobie obserwujemy tych kolegów. Proszę, gratulujemy wszystkim. Tutaj Bogaczowi, który wygrał i nagrodę za gołębie. Nie będzie dużo i z Pulin tutaj tyle wygrane. Dobry lot. Jeszcze tam jest, ale to nic, nie przeszkadza nic. Mamy. Parę minut siedzi na tym dachu, nie chwal się. No. No to już te gołębie by się zaraz zaczął pierzyć przecież. Jeszcze przy okazji powiedzmy Grzegorz, ty lotujesz normalnie w oddziale? Tak. W jakim oddziale? 0244, tak? Olsztyn, Olsztyn. Tak. Ile oddział liczy tam członków? 95. Tam kiedyś byliśmy u kolegi Grzegorza Jabłońskiego właśnie. Rywalizujesz z nim, dalej lotuje Grzegorz? On zmienił oddział. Zmienił, do jakim oddziale lotuje? On biskupiec w tej chwili rywalizuje. A jak tam sukcesy u ciebie w oddziale? Bardzo dobrze. W który byłeś? Pierwszą samicę oddziału. Tak? Tak. Też tak. Tych gołębi podobnych, co tutaj masz? Tak, podobnych. No, jak to są linie na to jest rasy? Z olimpijczyków Krupy, od Wacka Zajączkowskiego gołębi. Od kolegi Piotra Krupy, tego ze Szczytna? To jest Wacek Zajączkowski, od niego nabył, tak. Aha, ale to są z tych, ale tego ze Szczytna, co tam tak, w okolicach Szczytna, to tak, był oddział. Tak, tak. Kiedyś tak. Byłem Piotr Krupa, on z żoną razem lotowali, tak, mała ilość gołębi. Nie wiem, czy Piotr, ale tak. Krupa. Chyba tak, czy Krzysztof, nie pamiętam, Krzysztof, ale Krzysztof. No, Krzysztof, przepraszam najmocniej, ale to już wiem, które gołębi. To były na wystawie ogólnopolskiej na olimpiadzie też. 104 i 105. No właśnie. Popatrzmy. Jest ten jeden nie chce wejść, a drugi doleciał teraz. To były dwa ostatnie gołębie, które tak jakbyśmy powiedzieli 20%, czyli zamknęły, był taki klasyczny konkurs, jaki mamy w oddziale. Nie ma tutaj, bym nie chciał do samochodu. Ja proszę, do samochodu. Ja bym się nie chciał. Przejdzie. O, mamy tego gołębia. Ten już się odbił pewnie. Zobaczmy, czy jak Maciek wejdzie, zawoła, czy będzie mu łatwiej wejść. Przyspieszy to jakoś. Kapią sobie, kapią te gołębie, tak można powiedzieć, pojedynczo. Mamy nadzieję, że jak najwięcej w tym. O, jest, mamy grupa, trzy kolejne. Tamte, o zobaczmy, może tu się skusi ten gołąb do wejścia. O, skoczył. I jeszcze jeden tu doleciał. Nie masz jeszcze? O Jezus. Ten jeden cię Maciek ewidentnie śledzi, wiesz? Śledzi cię. On myśli, że tam coś lepszego wrzuca.
Ale wszedł. O i mamy, to są chyba już, jest 68, nie, już jest więcej, nie? 70 coś jest, tak? 71 tam? 71 sztuk. No ładnie. To, czyli ładnie mamy tu, można gratulować tutaj, tu zobaczmy, to panią znamy, to kolegi Janusza żona, nie? To córka jakby miała taką 18-19 lat, to hodowcą polecamy, wtedy sprzedajemy, nie? Tu Janusz będzie w roli menedżera występował, mamusi od razu hodowca zobaczy, a Janusz talią siłę roboczą do głębnika może na gruncie. No. Także osoby zainteresowane, córkę macie? Nie. To będziecie mieli, to nie ma problemu. Nie, lata 17 już minęły. Tak. Dobrze. Nie, no, na razie też nie mamy żadnych gołębi. O, przyleciała większa grupa z 15 sztuk, coś takiego, 2, 4, 6, 8, 10, no z 15 sztuk, 14, 15, coś takiego. Będą wchodzić, to będziemy je widzieć. No i pomału, może niedługo do 100 gołębi dociągniemy, bo tak było 71 i z 15, 80 kilka. Pomału, pomału tą liczbę osiągniemy, ale widzę, te już wchodzą szybciej. Nie ma takiego żadnego, to nie jeden się obija, ten pstry. Jest pstry gołąb. Widzimy skrzydła opuszczone, także ten wysiłku ich dużo na pewno lot kosztował. No. Teraz będziemy widzieć, Patryk nam odczyta. Patryk wtedy jak odczytuje, to zaniedbuje nagrywanie. Patryk, co ty odwalasz? Nagrywaj, żeby co? Odczytujesz i nagrywasz. Ja czekam na swoje gołębie. A nie dostałeś jeszcze żadnego? Jeszcze jeden tylko jest na razie, jeden. No to jest jeden, no. I jakie nazwisko? Szołowski. I ile gołębi dałeś w ogóle? 4. 4-1, no już jest dobrze. 25%. Najszybsze gołębie przyleciało. Tak. To znaczy Krzysztofa Gańskiego. Trzy na was. Twoje? Razem? No ale no jo, ale zobacz. Ale co z tego, jak kulę musiałeś przekazać, nie? Idź odebierz kurde Grześkowi. Maciek. Dobra. No, widzimy, siada 90 któryś gołąb już, ja pierwsza do drugi. Pomału będzie seteczka, no. Tutaj Patryk za chwilkę weźmie, film zrobi też na stronie razem z naszymi gołębiami, na YouTube będziemy mogli oglądać. Także tych relacji będziemy mieli dużo. Podejrzewam, że nic nam nie umknie. Co nie zobaczymy u nas, to zobaczymy u Patryka, u innych hodowców tak samo. Tutaj filmowali kolega Tadeusz, na pewno zdjęcia wykorzysta w gazecie, Tadek. W hodowcy czy gdzie? W hodowcy gołębi pocztowych, tutaj sobie ostaniemy. A będziemy sobie tutaj też patrzeć. Sobie na gołębi. Maciek mamy pomału, 92 to będzie czy pierwszy. Także uspokojony jesteś, widzę, palisz papierosy. Uspokojony, praktycznie najbardziej nurtujemy to, żeby rozdać te pieniądze. Nie ma problemu. Jak już są pieniądze rozdane, to już jest ten. Reszta gołębi często, na pewno doleci dużo gołębi. Bo ja chciałem podziękować firmom, które ze mną współpracują, czyli Centrum Zdrowia Gołębia, Prima i Leśna Dolina. A ten Deriger, bo tam... I Deriger praktycznie to nie używamy dużo preparatów z tej firmy, bo to są dosyć drogie preparaty, ale są używane. Później karmy, mówię głównie Prima i Goldwings, tylko są te karmy używane, czyli jest to wysokiej klasy, wszystko naprawdę chciałem im podziękować za to. Wiesz co, jakby była możliwość, to byśmy się gołębi zapytali, czy smakuje, ale na pewno im smakuje. Poczekaj, bo tam widzimy drugi świat w międzyczasie. Zjadają wszystko, czyli na pewno nasze polskie karmy nie odbiegają nic od karm zagranicznych. Ja bym powiedział, że lepsze są. I nawet powiem, że są lepsze. Zwłaszcza dzisiaj 1 września, kiedy mamy to. Tak jest. Nie ma co niemieckich, ani tych zachodnich wychwalać. Nie używać. Tak. No właśnie. Jesteśmy Polakami i polskie produkty powinniśmy promować i polskie produkty jak to w filmie podawać. Kariera Nikodema Dyka, tak? Nikos to te... To jest polski, to lot nie był lotem łatwym, jest lotem wymagającym. 355 km dla młodych gołębi to już jest dystans odpowiedni. Tym, że mówię, w tej chwili była i pogoda była bez wiatru, była pogoda, gdzie był wiatr spychający, było troszeczkę deszczu pod razy, zresztą widać na gołębiach, niektóre dostały deszczu. Czyli mówię, gołębie zdały egzamin, na pewno jeszcze dłużej ich dojdzie. Ze mnie powietrze zeszło. Tak, ale jeszcze czy z powietrze, że się napompowali. Bo tu pierwszy ten co jest, widzę. I czy on też może dzisiaj liczyć, że zostanie, czy jakoś inaczej? Jak złoży wszystkie swoje
a w notację u mojej żony, to pieniądze dostanie, pojedzie z grubym portfelem do domu. Jak nie inni, tak samo tutaj, czyli myślę, że hodowcy powinni być też zadowoleni. Ja jestem zadowolony. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Nie kończymy jeszcze pomału, to będzie pierwsza część. Nie, ale ja tak już mówię, bo nie wiem, jak będę wyglądał za 15 minut. Gołębie, o, proszę, następny. O, przyleciał. No mówię, setek za chwilę będziemy mieli. Za 15 minut może mnie wziąć, czyli nie wiem, jak to będzie. Nie wziąć, tylko wziąć. A tam wziąć czy wziąć, to jest praktycznie jedno i to samo, każdy to rozumie. Się nachlejesz, no. I nie bójmy się tego słowa. Się nachleje, praktycznie pół roku stresu odpuściło. Jest to ciężka praca i czy to jest mój gołębnik, czy każdy inny gołębnik, każdy, który gra na gołębniku, musi sobie zdać z tego sprawę, że nie jest to łatwy chleb. A jutro jeszcze będziesz miał i tak swój lot koszował na swój lot oddziałowy, tak? Czy dzisiaj jest koszowanie? Nie, jutro. Jutro. Jutro i praktycznie po jutrzejszym locie szukam, nie kończymy jeszcze lotów oddziałowych, ale ja kończę, szukam sobie wypoczynku na tydzień, gdyż myślę, że za to zasłużyłem. Dobra, dziękuję na razie bardzo. Dziękujemy i będziemy tutaj dalej. Pogratulujemy. Tak. Tutaj Tadeusz Woźniak, zwycięzca w klasyfikacji AS na tym gołębniku. Gratuluję. Podziękować. Ja myślę, redaktor, za opiekę nad gołębiami. Ja myślę, że Tadeusza nie trzeba, nie trzeba przedstawiać. Jest to osoba, która dla sportu gołębiarskiego przez wiele lat robiła bardzo dużo. Ale nie tylko dla sportu, bo Tadeusz jest oprócz tego dziennikarzem normalnej gazety. Tu ma być w tym momencie podziękowania dla Maćka i gratulacje za to, że potrafi te gołębie tak przygotować i w takiej dobrej kondycji utrzymać taką ilość gołębi spośród tych, które mu znaczy ten rok był dosyć specyficzny, bo dużo gołębi zginęło przy gołębniku, nie w lotach. Czyli jastrzębie zrobiły i sokoły swoje, gdyż podejrzewam, że ta nawałnica, która przeszła przez bory tuchorskie, spowodowała to, że część tych jastrzębi przeniosła się tu w nasze rejony i one muszą coś jeść. Dlatego ostatnie tygodnie to były masakryczne. Gołębie były atakowane w gruncie rzeczy praktycznie codziennie, dlatego ostatnie loty zrobiłem tak, jak było. Nie wypuszczałem gołębi, a po prostu zrobiłem ostatnią wywózkę. No niestety wielu naszych hodowców zmuszeni są do tego, żeby nie wypuszczać gołębi na obloty, bo są atakowane przez jastrzębie non-stop. Natomiast wywozimy gołębie. Tak jest. Zamiast oblotów to codziennie trzeba wywozić. Gratulacje, Maciej. Się to gratulacje też przyłączamy. A na razie kończymy naszą relację, ale będziemy tutaj jeszcze Tadeusz, drugą część. Nie włosy, mówił, że wygra. Bez szans. Bez nie możemy szans. Zmieniać. Tadeusz, znak rozpoznawczy zlikwidować. No. Brodę musi obciąć. Nie, tam nie przesadzajmy. Brodę musi obciąć. To tak jakby Janusz ciebie okularów pozbawić. Proszę bardzo. Dobrze. Także gratulujemy i za chwilkę będziemy dalej rejestrować.